Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age 2. Tak moi mili, ja sobie, tak jak powiedziałam, zmieniłam moje umiejętności, zresztą można to zobaczyć. Generalnie rzecz ujmując, najważniejszą zmianą jest chyba to, że zrezygnowałam ze specjalizacji cień i zainwestowałam w specjalizację szampierza, bo po prostu bardziej mi się podobały tutaj zdolności, które były. Jeśli chcecie, moi mili, to sobie przeczytajcie, co tutaj dokładnie jest. Ja sobie to czytałam jednak sama dla siebie, więc... jeśli chcecie, to oczywiście właśnie sobie przeczytajcie, bo tak stwierdziłam, że w sumie ten cień to mi... pokiego mi on. Natomiast mam, moi mili, nieuzupełnione dwie bronie, bo stwierdziłam, że chcę specjalizację rozwinąć. Aj, więc zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Dobra, Vary, pogadajmy. If you think that was bad, I should tell you about the Black Marsh. O Jezu. See, when you say things like that, Blondie, it just makes me glad I didn't know you sooner. Who goes to a place named Black Marsh on purpose? Now, they called it Beer Marsh. No, still doesn't work. You've got a point. The marsh part does cancel out anything else. Flower Marsh, Kitten Marsh. No, no good. Ah, you've got company. I'll see you later. Hark, what can I do for you? What was Anders here for? Only place in Kirkwall he can get a decent drink. Blondie comes by here and I put him on my tab. He's got some stories about his days in Ferelden that sound implausible, even to me. He's not bad for a mage. Crazy, but that's most everyone in the city. I'm not here on business. Just dropping by. Drinking is business, champion. You know that. So, what's the word in Lowtown, Varric? Nothing you don't know already. The Viscount's departure, a vacuum of power, troubles brewing. Get rid of one thread and another appears. I'm starting to think this city's in love with crisis. Hope you're ready for it, my friend. I'm keeping Bianca close. Skoro tak mówisz, Varricu. Dobrze, w takim razie to idziemy... Chyba w tym momencie się przejdziemy tak naprawdę do Meriel. To nam zostało w tym momencie. Izabeli właśnie tutaj nie ma. Jakże to przykre w dalszym ciągu. Dobra, Meriel wobec tego. Do Meriel idziemy. Come on, Daisy. You've been holed up in here for days. If you don't get some sunshine, you'll wilt. I'm not a plant, Varric. I'm fine. Just take a walk around the Lowtown Market. Get some air and I'll stop bothering you. I know you mean well, but I have too much to do right now. I'll let you talk some sense into her, Hawk. Zobaczymy. Varric is very sweet. Frequently infuriating and a terrible busybody, but sweet. Were you looking for me? Nothing's wrong, is it? Nothing's the matter. I thought I'd see how you were doing. And I'm being a poor host, as usual. In the market the other day, out of the corner of my eye, I thought I saw Tamlin. I blinked, and he was gone. I don't know what it meant. Maybe nothing. Maybe I'm going mad. I miss them all. Even the Keeper. I'm sure the Keeper would like to see you again. I'm sure she would. She loves to lecture. I bet her new first appreciates that. I wish I could have seen it. It doesn't matter. I'm here now. Maybe Varric was right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. No dobra, wobec tego to na razie tyle. W takim razie, bo Fenris właśnie miał od razu dla nas zadanie. Dla niego. W sumie może od razu się przejdziemy do posiadłości Fenrisa i z nim pogadamy, bo on ma kwestionowanie wiary w tym momencie, jeśli ja dobrze pamiętam ta. Tak więc pogadajmy. Not that you haven't fixed it up nicely. It's falling apart, and my ability to keep the Seneschal from noticing is nearing an end. I appreciate what you've done, Eveline. But you're staying. You could go anywhere now. Perhaps I don't wish to go anywhere. Freedom must be a terrible burden, I guess. They don't understand. Yes, I am free.
Daenerys is dead. Yet, it doesn't feel like it should. You thought killing him would solve everything, but it doesn't. I suppose not. I thought if I didn't need to run and fight to stay alive, I would finally be able to live as a free man does. But how is that? Whatever past I had died with my sister. I have nothing now. Not even an enemy. Maybe that just means there's nothing holding you back. An interesting thought. It's just difficult to overlook the stain that magic has left on my life. If I seem bitter, it's not without cause. Perhaps it is time to move forward. I just don't know where that leads. Do you? Wherever it leads. I hope it means we'll stay together. That is my hope as well. We have never discussed what happened between us 3 years ago. You didn't want to talk about it. I felt like a fool. I thought it better if you hated me. I deserve no less. But it isn't better. That night, I remember your touch as if it were yesterday. I should have asked your forgiveness long ago. I hope you can forgive me now. I understand. I always understood. If there is a future to be had, I will walk into it gladly at your side. Miła się ta ogląda, muszę przyznać. Tak po prostu, kurczę. No, robi się cieplutko na serduszku. Przynajmniej na moim serduszku. Przepraszam bardzo. Wy tu co robicie? Always where you need. Pójdziecie za mną? Chyba nie. A Meryl to gdzie? Trochę tu się dziwnie podziało. Jeśli mnie kto pyta, Meryl to gdzie? Halo? Czekajcie, gdzie jest Meryl? Aha, tutaj się zablokował. Okej, dobra. W takim razie. No to wiele wyjaśnia. Dobra, w takim razie. Ponownie w takim razie. Cholera jasna, cały czas się powtarzam. Nieważne, w każdym razie idziemy do doków. W każdym razie! Idziemy po prostu do doków w tym momencie. Tutaj w ogóle. Shut up. I can control it. Wasn't that what you said? So help me. Dobra, w tym momencie wydaje mi się, że obóz Kunary jest doszczętnie właśnie zablokowany. Nie można tam nijak przejść, więc no bywa. Trudno. A, jest i pomnik dla mnie. Jak ja kocham ten rasizm dookoła. Ej, no ale cóż. Co zrobić? Rasizm był, jest i będzie. Dobra, tam olać ciebie, panie. Mamy właśnie ten cały mój pomnik. Nieźle wygląda, fajną ma pochodnię. Pomnik z mojej miniatury. Czekajcie, to jest chyba jakoś taki kąt? Coś koło tego. Nieważne w każdym razie. Idziemy. Kurde, znowu w każdym razie mówię. Ajajaj, trzeba się opanować. More refugees pouring in every day. Ciekawe w sumie, bo przecież się już skończył, wiecie, okres po pladze. Minęło ile? 7? 6 jak nie 7 lat. Coś koło tego. Jezus Maria. Ogarniacie, że Dragon Age 2 dzieje się na przestrzeni aż 10 lat? Feel free to look at my merchandise. Dobra, przemrany towar w takim razie. Kafar ci sprzedam, oko burzy, kostur. To ci sprzedam oko Wywarada. Też ciekawie to brzmi. Oko demona. Też fajnie brzmi, nie? Wrażliwość na ogłuszenie. Bomba smołowa, tak? Tutaj nic nie masz, śmieci ci sprzedam. Ech, panie dziejaszku, dlaczego wy nic nie macie ciekawego na sprzedaż? No ludzie, no ja wiem, że większość rzeczy ja pokupowałam w drugim akcie, prawda? Większość na przykład ulepszeń sprzętu i tak dalej. No ale bez przesady, no. Jeszcze jest druga strona... Strona? Może druga część bardziej doków do obejrzenia i w ogóle. I w szczególe. Dobrze, wobec tego idziemy sobie tutaj. Jest i skrzynia. Bardzo fajnie. Budki jakieś.
Ciekawe, czy mówię o katowni w sumie. Tak jestem ciekawa. Ajajaj. Wiecie co, chciałabym mieszkać nad wodą. Uwielbiam w ogóle, wiecie, kwestie... w sensie inaczej, uwielbiam morze. I to by było super mieszkać tak właśnie nad wodą. Chociaż to w sumie nawet niekoniecznie morze. Może być, kurczę, basen, jezioro, dosłownie jakiś plama wodna, że tak to ujmę. Większa kałuża tak zwana. Ja bym była szczęśliwa. Tak więc, no. Moja personalna preferencja i moje personalne marzenie. Zobaczymy, czy się kiedyś spełni. Dobra, jest skrzynia. Tutaj jest przejście między lokacjami, to wiemy. Tutaj też mogę do wody wpłynąć. W ogóle tutaj jest ten dno, czy... nie wiem, nieważne. W każdym razie, bo w sumie, jeśli jest tutaj tak płytko, że schody prowadzą wprost, to chyba by było niebezpieczne wodowanie tutaj. A co ja tam wiem? W sensie zależy od tego, jak wygląda, jak jest zbudowana łódź. Z pewnością. Dobra. Wobec tego, Jezus Mariasz, sobie tyldę przez przypadek kliknęłam się, wystraszyłam sama siebie. You do? It's very lively, like a crow in the middle of hunting. That's great. Thanks, Meryl. Dobra. Sklep z bronią tutaj. Jezus Maria, nie chciałam tego sprzedawać. Serce pająka. Też fajnie. Miecz strażnika miejskiego, ale to nie jest sztylet. To nieważne. Zobaczymy właśnie w ogóle, czy ja znajdę jakąś lepszą broń, bo jestem nadal tego... Nadal jestem ciekawa właśnie, czy to by się udało. O, miecz Kunari jest. To poproszę. Runa uderzenia. Zwiększa szansę ciosu krytycznego. Nice. Wulkaniczna tarcza jakaś. Królewska nagroda. Runa odporności, czyli w sumie nic interesującego, jak dla mnie. A co masz na myśli? Zrask! I know you supported the first enchanter when he spoke out against Meredith. To dobrze czy źle? I hope you'll be ready, should it come to picking sides. W tym momencie to chyba jest dosłownie takie nieważne, jaką stronę wybierzesz, bylebyś nie był pośrodku, dosłownie. Ej, bo wiecie, w gruncie rzeczy to najgorsze ciosy są chyba rykoszetem, co nie? Champion, it seems you've become less a friend to the Templars in the years since your ascent. But surely you can see the Knight Commander directly now, should you wish. What would you have of me? Tak, przecież ja mogę wejść teraz do katowni normalnie, do kręgu. Everyone says the Knight Commander's gone crazy. Are you still behind her? The people ask too much of her. She needs a spine of iron to survive her position. I have seen madness before. I saw Uldred's eyes when there was nothing human left in them. The Knight Commander. She is not there yet. But I do not have to ask where the rumors come from. If it comes to war with the mages, whose side do you think the Grand Cleric will take? She is bound by faith and duty to support the Templars. We have dominance over mages by divine right. But it is cruel how she leads them on, letting them think they might have a chance at rebellion. I just wanted to see how an old friend is doing in this difficult time. After what happened in Ferelden, I told myself I would never again question the purpose of the Order. But it grows harder each day to tell whether I'm serving the Templars or only the Knight Commander. It may be that they are no longer one and the same. No ciekawe, czyli przychodzi też jakieś, wiecie, przychodzi jakiś rozwój jego postać. To dobrze ostatecznie. Ja się bardzo cieszę z twojego sukcesu, Kalen. Jak mówię, to jest jednak dobrze. Mamy już 3 miecze Kunari swoją drogą, jeśli ja dobrze liczę. Ale jest ich, Boże, nie pamiętam, ile ich jest. W sumie wiecie co, ja może sobie później troszeczkę, albo w sumie może w trakcie jakiegoś dialogu sobie sprawdzę, ile jest tych mieczy. Welcome back, hello. My friend. My store has never been better stocked thanks to you. Although I have nothing else to ask you to find, you're quite welcome to bring back any rare specimens you may come across. I'd be more than happy to craft something just for you. It's the least I can do for the champion of Kirkwall.
Fajnie. Czy dostałam w tym momencie zadanie zielarza? Chyba nie. Zielarz formarii, ale generalnie będzie coś do znalezienia normalnie. Mikstury przeróżne, nic interesującego nie ma. Towary magiczne, zaraz obok bunt. Ręcznik maga bojowego, ale to nie dla mnie kompletnie. Onyksowy pierścień Dali. Runa ochrony przed duchem. Dlaczego tutaj kompletnie nic nie ma interesującego dla mnie? Sala templariuszy. Wejdźmy sobie. Aha, no tak, ja muszę tutaj kierować, cholera jasna. Ja już chciałam wpisywać Dragon Age 2, miecze Kunari, ale nie. Dobra, templariusze. The first enchanter is playing a dangerous game. You would do well not to help him. Mhm, tak ty mówisz, panie. Dobra, w takim razie pozwiedzajmy sobie tutaj. Swoją drogą, jak to się oficjalnie nazywa? Salon templariuszy, tak? No dobra. O, Orsino jest. Siema, pogadasz ze mną? This is a difficult time for Kirkwall. A to prawda, a naprzeciwko co jest? O, jest Meredith. Widzę. Ja aktywowałam zadanie. Ta, chyba zadanie główne aktywowałam niechcący. There was an incident within the gallows. A number of phylacteries were destroyed, and several mages took the opportunity to escape. We've recovered most of the fugitives. However, I require your assistance in tracking down the last three. How did the phylacteries get destroyed? An insurrection. Several of my own Templars orchestrated the escape, presumably out of sympathy for the mages. They turned their backs on their duty and endangered their charges, as well as the city. Thankfully, most who escaped fled to their families and offered no resistance. The last three are proving more difficult. Since you're turning to me, should I assume the Templars all suddenly disappeared? The apostates are being sheltered by their families. Some have been reluctant to talk to Templars. But you are another matter. The people of Kirkwall trust you, champion. They will be more honest for you than for us. Dobra, sprawdziłam już moje mili. Jest 10 miecza, nie 21. Ja nie wiem, skąd mi się wzięła ta liczba. Najpierw było, że 21, potem, że 14. Ja naprawdę nie wiem, skąd mi się biorą te liczby. Jedyną w sumie opcją, która mi się może kojarzyć, to, że w Mass Effect 1 była sytuacja, że trzeba było przeskanować 21 opiekunów, zdaje się, i mogła stąd mi się wziąć ta liczba, ale dobra. Co ja tu mam? I'm not doing your job for you. You claim to have Kirkwall's interests at heart? Show it. Prove that you are champion in more than just name. With the influence you wield in this city, champion, it is crucial you understand just what we face. Talk to these mages' families. Investigate for yourself whether they need be recaptured. You aren't afraid of what I'll do. I hope you'll do the right thing. You do not approve of my methods. But perhaps you will change your mind when you see firsthand how dangerous these apostates are. And what would it take to change your mind? Speak to my assistant Elsa. She can tell you whatever you need to know about the fugitives. I bid you good day, champion. Wyciszona, co? Elsa, na wolności mamy zadanie główne. Nie będę w tym momencie go wykonywać, nie po to tu przyszłam. Ja chciałam po prostu się rozejrzeć po tym miejscu. Nie chcąc w zasadzie, bo chciałam, wiecie, chciałam ostatecznie wejść do biura Meredith, owszem, natomiast ja pomyślałam, że mogę z nią może jakoś pogadać, wiecie, tak? Bym to przeoczyła, że mogłabym z nią pogadać, tak wiecie, nie wiem, o mieście, o czymkolwiek, w gruncie rzeczy może coś tutaj w ogóle jest u ciebie, Meredith. Tak, tak, każdy nie ma racji, tylko ty ją masz. To jest takie, mam wrażenie, standardowe podejście u wielu ludzi. W sensie u wielu ludzi to może jest za dużo powiedziane, ale... No... aha, wszystko inne jest zamknięte, ja tylko tam mogę wchodzić. God damn it, to ja już miałam nadzieję na zwiedzanie. Dobra, to dziedziniec katowni poproszę i lecimy. W ogóle to się powinno jako nowa lokacja odblokować, tak jak mniej więcej zakon. Twierdza widzę hrabiego i tak dalej. But she's the only one holding back the madness in this city. Holding back? She's howling at the bloody moon.
Even her own people think she's lost it. What will it take for you to see that she's crazy? Mages in glass houses shouldn't throw fireballs. Dobra, na wolności tego już za wiele, bla, bla, bla. Póki co to zostawmy. Towarzysze, sprawdźcie u Andersa wiara, kwestionowanie wiary. Czyli w sumie tylko Anders w tym momencie. Komu potrzebny ratunek? Zaginione miecze. Aha, tutaj nie pisze, ile mam, ile jeszcze zostało. Szlachetny cer, ser Marleń. Prosi o wykonanie kilku zadań. Aha. Jeszcze w mrokowisku coś jest, tak? Zawartość specjalna. Główny wątek, a uzupełniający rzeź w kopalni, stado kruków, ja najcenniejszy sklep Gamlen. Skarb Gamlena, Boże, sklep. Może być i tak, najcenniejszy sklep Gamlena. Ja nie wiedziałam, że on ma jakikolwiek sklep, ale... W sumie bym chętnie zobaczyła, który jest najcenniejszy. dobra, to może sobie zaczniemy w sumie bezpośrednio od kliniki Andersa. Myślę, że to będzie wygodne względnie. Zwłaszcza, że i tak będziemy musieli się przejść po całym mrokowisku. Więc chyba od razu sobie pogadamy po prostu z Andersem. Drugie drzwi też otworzę, bo czemu mają być tylko jedno otwarte na Boga Twaroga? Dobra, jest skrzynia. Jeo, miecz Kunari, czwarty. Dobra, tak swoją drogą kogoś rozbawiło niesamowicie, że mówię na Boga Twaroga. Jeśli ktoś nie wie, to jest z Reksia. Po prostu mi się spodobała ta fraza i od tego czasu używam. Kretes tak mówił. You think I don't know the City Guard is just another arm of the Templars? That is completely unfair. If they show up here, I'll know who to blame. That's all I'm saying. Miło. Jaki paranoik się z niego zrobił. I'm sorry. I didn't mean for you to see that. I just can't be too careful. Now that the Night Commander has basically appointed herself Viscount. Between ruling the city and torturing mages, it's a wonder she has time to keep that sword so shiny. She has nearly crushed the flame of hope for mages here. The mage underground is all but destroyed, and those left have turned to blood magic as their only option, which Meredith knows will prevent any chance of the public taking their side. There's still one good mage left in the city. I don't know how you continue to believe in me. How can people be so blind? The Blight was stopped only with the aid of two mages. One an apostate. But it makes no difference. The Chantry set us on this path long ago. It would take something truly catastrophic to change people's thinking now. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, zaktualizowano zadanie wobec tego ze sprawdzeniem, co u Andersa, fajnie. Znaczy ukończono, przepraszam, nie zaktualizowano. Mamy gruz, sakiewkę z kamykami, fajnie. I dobra, czas zwiedzić mrokowisko ponownie, kurka. Co się dzieje? Aha, zbiory kartelu. Boże, wy nie macie kiedy normalnie gadać, co? You can't hold all mages responsible for that. It doesn't take all mages to cause this. Only the weak ones. Ajajaj, Boże, ale wy się kłócicie, panowie. Ukryty skład. Czego mam tylko... Nie no, mam do niego wejść. To nie, to oleję póki co. Mikkel. Aha, tu miałam... O Jezu. Nie chciałam z nim gadać. We were beginning to think you wouldn't show. It's rude to keep people waiting, you know. It's not like I don't got things to do. A, jak mi cię szkoda. I think you have mistaken me for someone else. I don't know you. You don't got to know me. You just got to listen. See, we was hired to give you a note. But this gem of Kirishek thing the note talks about, we decided we want that instead. You better hand it over. You have 3 seconds before I start slicing off your toes. You wasn't listening. We want the gem. Even if we got to kill you for it. Męty społeczne i odpadki całego miasta pasują do siebie. Dobra, zobaczmy. A, nice. Tłuczkobi. Ciekawe.
Dobra, ale póki co nie będziemy dalej posuwać się z tym zadaniem do przodu, bo nie tędy... W sensie nie o to nam w tym momencie chodzi. Tutaj są jeszcze zbiry kartelu, oczywiście, że tak. Będę taka spoko umiejętność w sumie. Podoba mi się. Jezus Mary, dlaczego ja mam wybuchowy cios bliżej niż ten? Niż... Aj, ten cios, wiecie... w plecy, cholera jasna, tak to się nazywało właśnie. Trupi korzeń przy okazji sobie pozbieramy. Łowca niewolników! Kolejny jakiś sakiewka z kamykami ponownie. Dobra, czy ja coś jeszcze znajdę interesującego? Jezus Maria, proszę mnie nie blokować tutaj w żadnym wypadku. Ja sobie nie życzę, cholera jasna. Wiecie co? Szkoda mi. W dalszym ciągu się z tym nie pogodziłam. Jeszcze mnie to kuje w 4 litery, że Izabela odeszła. Ale to głównie dlatego, wiecie, że... Okej. Głównie mi przykro jest z tego powodu, moi mili, że było z nią związane parę zadań, których właśnie teraz nie zobaczymy sobie. Z tego powodu mi przykro. Co tutaj jest, przepraszam bardzo? Coś tutaj mam oznaczonego. Patrzcie, jakieś przejście jest oznaczone. Ale to w tym momencie, jak mnie mam, nieważne zbytnio. Dobra, to póki co opuszczamy obszar i mamy tak naprawdę w ciągu dnia już wszystko zwiedzone. Tak więc czas pochodzić sobie w nocy. Najwyraźniej. Dobra, to standardowo zaczynam od górnego miasta. Jedyne co, to do ogniska nie pójdę w nocy. Nowe zadanie, Justynian. Porozmawiaj z Andersem. A nie, no to fajnie, dopiero co tam byłam. Nieważne, póki co. Krwawy furiat, no proszę. Niewolnik krwawy furiaty. Nice. Nie ma co. Nie działają mi już kilka wodna te moje. Dobra, bo ja normalnie nie sięgnę. Okej. Dobra. Niewolnik krwawych furiatów. Bierzemy z niego coś. Jesteśmy przy zakonie, widzę. Tylko tak, mnie ciekawi... Aha, no tak, twierdzawice hrabiego, to tam mam iść, cholipa, w związku właśnie z tym zadaniem, a nie do zakonu. Dobre. Aj, przyznaję, mam tendencję do tego, żeby mi się myliło. Mam tendencję do pomyłek, o może w ten sposób, pod tym względem przynajmniej. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze jakichś furiatów znajdziemy, bo wiadomo, gangi w Kirkwall i w ogóle. Tak, to się znowu odładowało. No, bo będziemy mieć kolejne 3 grupy, które trzeba załatwić. Standardzik, moi mili, standardzik. Kufer mistrzowski, co? No to lecimy go. Sobie nie spacyfikować na Boga. A ja mam coś, co mi daje jakiś tam procent więcej, tak? Chyba pas mi daje procent więcej do punktu doświadczenia. Tak się dziwię, czemu są takie nieokrągłe liczby, ale już wiem. Ajajaj, można i tak. Swoją drogą, fajnie by było, wiecie co? Fajnie by było uzyskać więcej... Była tam taka jedna runa, którą widzieliśmy, która nam do kupienia była dostępna, która nam zwiększała szansę na cios krytyczny. Fajnie by było dostać sobie na tą runę przepis. Skoro tak mówisz, dobra, tutaj nic nie ma kompletnie, tutaj z tego co widzę też, to jedziemy w takim razie już przed twierdzę wicehrabiego, ale ja nie będę szła do właśnie tej twierdzy wicehrabiego w tym momencie. Ewentualnie mogę sobie do niej podejść, żeby przeszukać właśnie te tereny przy niej, przy wejściu i w ogóle, bo czasami coś tam też jest. I tyle. A cholera wie, gdzie to znajdziemy, nie? Bo może być tak, że znajdziemy po drodze... mamy furiatów. Może być tak, że znajdziemy po drodze jakiś miecz Nari, na przykład. Dobra, Vendetta poszła.
Podobają mi się te umiejętności, na pewno bardziej niż cienia, wiecie? Nie fajno. 304! Jej! O właśnie, jest kuferek, jak widzicie. Plus właśnie no, byli ci krwawi furiaci, więc to i tak się opłacało tutaj sprawdzić. I tyle. Ale zawsze jakiś plus, że był właśnie jakiś kuferek. Jakby jeszcze był miecz Kunari, to w ogóle by było opłacalne, że hej. A ja w ogóle w międzyczasie też muszę się przejść do posiadłości Hołków, to jest prawda. nie, wiecie co, może... Albo nie, dobra, mogę iść w gruncie rzeczy w tym kierunku. Do kwitnącej róży myślę, że nie będziemy wchodzić. Nie pamiętam, jak to było już, jak ja to robiłam w poprzednich aktach, szczerze przyznam, ale nie będziemy do niej wchodzić. Skrzynia. Skoro tak mówisz. Meryl? O, tam widzę kolejnych furiatów. No dzień dobry. Dobra, jest krwawy furiat, weź sobie o. Gdzie on trafił tutaj? Nie, nie wyszło. Bada. Teraz wyszło. Dobra. Tylko z błyskawicą, rękawicą, przepraszam, z błyskawicą, jeszcze czego. Rzut rękawicą jest najmniej przydatny w gruncie rzeczy, bo to jest wyzwanie kogoś na pojedynek, że tak to ujmę, a nie bezpośrednio ten, a nie bezpośrednio, ale w ogóle szybko załatwiamy teraz te miernoty społeczne, więc dobrze. To nie jest coś, co właśnie bezpośrednio obrażenia zadaje. Zresztą tak samo jak znak śmierci, prawda? Ale ja w sumie nie korzystam zbytnio teraz ze znaku śmierci, więc wszystko się zgadza. Że tak to ujmę. To mi się oczywiście, że musi odbijać. Bo czemu by nie? Prawda? Prawda. Jest i skrzynia tutaj. To sobie oczywiście weźmiemy jakieś świetne buty. Dobra, co jest tutaj? Kompletnie nic, rozumiem. To czas chyba odwiedzić Dolne Miasto w nocy, co? A, faktycznie, Wisielec też ma coś nowego u siebie, jak jesteśmy w nocy. Tylko, że do Wisielca trafimy dopiero jak wszystkie grupy szumowin upolujemy. Bo przecież, kurczę, tam będzie czekała na nas nagroda. Hello! Trzeba, wiecie, myśleć nie nad tym, co się robi. Ajajaj. Dobra, wobec tego mamy jakieś szumowinki. Jej sługa. Może być jej sługa, ja mam nie bronię. Tylko tu jest to ona. Zresztą cię. Tylko błyskam ciebie. Dobra. Mamy to! Wihuu! Dobra. W sensie, wiecie co, rzut z rękawicą z jednej strony to fajna umiejętność, z drugiej strony taka, myślę, że... mogłoby jej nie być w sumie, bo to jest takie, że robienie z siebie przynęty w gruncie rzeczy. No, chyba tak najlepiej by było porównać. Zobaczymy sobie jeszcze może jak już skończę awansować na kolejne poziomy, to sobie jeszcze raz wezmę ten cały, nie wiem, od tych skórz, to się chyba tak nazywało? No, jakoś tak. Tutaj mamy kolejny w każdym razie, więc sobie o. Idę tą się. Dobra, sorry wielkie. Coś mi tutaj łaziło po udzie i załatwiłam to coś. Bowiem nie wolno po mnie łazić. Nie zgadzam się na to. Ja się na to nie zgodzę.
Tak będę miała paranoję, że coś po mnie cały czas łazi. Ja coś tam mówię. Tak się działo. A no tak, ten wybuchowy cios jest teraz nieulepszony i ciulowe obrażenia zadaje. O nie. Masakra. Dobra, 303 punkty doświadczenia, fajno. Tutaj jej sługa, tutaj gruz. Miecz Kunari. Piąty? Piąty chyba. Tak mi się wydaje. O, też fajna opcja. Dobra, tutaj jej sługa, beczka, beczunia, haha. Nie wiem, z tym mi się kojarzy słowo beczka, że coś jest zabawne, wiecie. Podarte pantalony. Jezus Mary, mi się przypomniało normalnie to zadanie, jedyne słuszne pantalony. To było dość zabawne. Co się ogólnie... O, jest Samson w ogóle. Hello! Pogadamy? Things are heating up. It's a good time not to be a Templar. Ani dla maga, jak my nie mam. Dla żadnej z tych frakcji. Dobra, tutaj już nic nie ma. Mamy 36 minutę. Dobra, może ja sobie właśnie przeszukam do końca już to dolne miasto w tej rzeczy. Skoro już jesteśmy tutaj. No fajno. I okej, jej sługa. I tam też jest jej sługa. To sobie właśnie weźmiemy. W sensie, wiecie co, z jednej strony jakoś tak, nie wiem, troszeczkę mnie irytuje, że mamy ciągle takie same lokacje, w których sobie chodzimy. Zdominowany łajdak, aha. A co chodzi? Zdominowany wojownik. O co chodzi? Aha, tutaj też są jeńskie, okej. Na sprawa, jeśli się nikt pyta. Ale dobra. Tutaj widzę, że chyba... A nie, to jest Anders. Ja stawiam na to, że to jest Meryl, wiecie? Z tej strony. Tak, jej sługa, widzę, że mi dom Gamlena oznacza, ale ja tam jeszcze nie pójdę, bo po jakiego grzyba bym miała w ogóle tam iść? W sensie, ja wiem po jakiego grzyba, żeby nie było, bo zaraz ktoś mi powie, nie pamiętaj, że tam zadanie masz. Ale nie o to chodzi. Po prostu w tym momencie tam nie chcę iść. I tyle. Dobra, zobaczmy z tej strony w gruncie rzeczy, bo tutaj, no nie poszłam w tą stronę, ale tutaj jest właśnie tylko wisielec i przejście tam na targ, więc idziemy jeszcze na obcowisko, do obcowiska bardziej, no. Aż normalnie uda sobie też podrapię. W ogóle w pierun gorąco jest w ostatnich dniach, nie sądzicie? Nieważne zbytnio. W tym momencie. Czy coś tutaj by było dla mnie w ogóle? No coś by było z tego, co widzę. Worek jakiś jest. Odomek tygiesiego oka. No dobra. To w takim razie, ja myślę, że tutaj zakończę. W następnym odcinku jeszcze sobie zwiedzimy doki i miejsca poza Kirku, ale tak mi się wydaje. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. Jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję polowanie na szumowinę. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!